Przyjaciele, chcę wam przede wszystkim podziękować za to, że jesteście odważni, że jesteście dzielni, bo to jest coś, co jest dzisiaj niezmiernie potrzebne. Odwaga i dzielność. Pamiętam, że bardzo mnie ujęło to mnie osobiście. Kiedy yy, Czytałem, jak Jozue przejmował cały zbór izraelski po Mojżeszu. Wiecie, przejęcie po takim przywódcy tylu ludzi, no to była poważna sprawa. Mojżesz nie był byle przywódcą. Mojżesz był człowiekiem, który wyprowadził z Izraela milion ludzi. Milion ludzi tam było. To naród wyprowadził, rozumiecie? Nie było 100, 200 osób, to był milion ludzi. I Mojżesz przez 40 lat prezentował moc Jahwe. To on otworzył morze, to on doprowadził do tego, że spadała manna z nieba, że mięso spadało z nieba. To on doprowadzał do tego, że ze skał płynęła woda. Mojżesz to był wielki przywódca. Wiecie, kiedy Jozue, młody człowiek, Młody człowiek. Znaczy, on nie był młody z naszego punktu widzenia, ale z punktu widzenia wieku Mojżesza i służby Mojżesza, Jozue był młody. On przejmował ten zbór, ponieważ tak naprawdę tylko on i Kale pokazali się realnie wiernymi prawdom Jahwe. To kiedy, bo on się, i on się bał tego, Jozue przed tym wszystkim drżał. To nie było coś takiego, wow, przejmuję po tobie ten zbór. Wiecie, ja dzisiaj czasami słucham ludzi, e, którzy mówią, założę kościół, będę miał e, mnóstwo ludzi, w ogóle tu tysiące ludzi w kościele i tak dalej. Ja mówię, ty nie wiesz, co to znaczy mieć 100 osób w kościele. Ty nie wiesz, co to znaczy mieć 200 osób w kościele. Ty nie wiesz tego. Ty nie wiesz, co to jest usługa 200 ludziom. Ty w ogóle nie wiesz. To by się wydaje, że to jest tysiąc osób, co przyjdzie i pocałują cię w rękę za to, że do nich głosisz. Nie. Przyjdzie do ciebie tysiąc osób i przyjdzie do ciebie tysiąc problemów. Razy tysiąc. Chcesz mieć tysięczny kościół, to będziesz miał tysiąc problemów razy tysiąc. Przyjdzie do ciebie tysiąc ludzi do kościoła, to będziesz miał tysiąc demonów. Rozumiesz? I oni wszyscy przyjdą do ciebie. I oni do ciebie powiedzą, pomóż nam, poprowadź nas. Oni to powiedzą, poprowadź nas. I Jozue to wiedział. Dlatego Jozue się modlił i szukał Boga. I kiedy on spotyka się z Bogiem, i to mnie rozwaliło zupełnie, on się modli do Boga. Ma za sobą milion ludzi i ma właśnie ich wprowadzić do Kanaanu. I on, i, i, a, a i Duch Święty zaczyna do niego mówić tak. Jozue, nie bój się i nie lękaj. To jest na dzień dobry informacja Boga do Jozuego. Tam nie ma żadnych innych tekstów. Tam nie ma tekstów, dam ci moc, teraz w ogóle coś z tobą zrobię, Jozue, będziesz niesamowity, Udzielę Ci władzy. Tam nie ma takich tekstów. Tam jest Jozue. Nie bój się i nie lękaj. Bądź mężny i dzielny. Powtarzam Ci, Jozue. Nie bój się i nie lękaj. Niech księga tego prawa nie odsuwa się od ust Twoich. Czyli jakie Jozue dostaje informacje? O odwadze i o proklamacji wiary. Rozumiecie, co do niego powiedział Bóg? Bóg do niego powiedział, Jozue, nie bój się i uwalniaj moje słowo, a wszystko będzie szło do przodu. I powiedział do Niego na końcu jeszcze jedną rzecz. Na którym miejscu postawisz nogę, to ci ją odda. To te miejsce ci oddam. On nie powiedział do niego, dam ci wszystko, Jozue. On powiedział, tam, gdzie noga twoja stanie. No a żeby noga mogła gdzieś Jozułego stanąć, to Jozue musiał być mężny i dzielny, odważny i zdecydowany. I On tak zaczął żyć. Rozumiecie? Dlatego ja chcę Wam podziękować za waszą, za waszą odwagę, ponieważ jest jakiś mały kryzys w naszym kraju. Ten z tego kryzysu jest zrobiony wielkie wow, ale jeżeli Kościół dzisiaj w tym kryzysie potrafi okazywać w ogóle odwagę, to to jest wielka rzecz. Bo 70% Kościoła tego nie zrobiła w Polsce. Rozumiecie? 70% Zrobiła cofnięcie. Więc odwaga jest wielką rzeczą. I nigdy nie spuść z tonu. Zawsze bądź mężny, dzielny, odważny i zdecydowany. Wiedz, na czym stoisz. Jak będziesz się modlił, to pierwszą rzeczą którą mów do Boga w tym czasie, to wiesz co, mów, Boże, nigdy się nie wycofam. Nie mów do Niego, pomóż mi się nie wycofać. Nie mów do Niego takich rzeczy. Nie mów, podtrzymaj mnie, Panie. Nie mów takich rzeczy. W ogóle zrezygnuj z tych modli, bo to głupia, to głupia gadka jest. Rozumiesz? Stań w miejscu Jozułego, tak? I powiedz, Panie, jestem mężny i dzielny. Nie boję się i nie lękam. Chociaż wokoło jest takie kongo, że nie pytaj. To ja jestem mężny i dzielny i będę szedł i nigdy się nie cofnę. Nigdy się nie cofnę. Nigdy. I nie mów, Panie, pomóż mi nie cofnąć się, bo Bóg nie pomaga ludziom nie cofnąć się, rozumiecie? Bo odwaga nie polega na tym, że On nie pozwala ci się nie cofnąć. To tak nie ma, to nie ma takiego Boga. Bóg nie stoi z tyłu jako chroniarz i nie pcha cię w ogóle, żebyś się nie cofnął. On po prostu mówi, idź do przodu, nie bój się i nie lękaj. Co to znaczy? To znaczy, że tylko w odwadze możemy chodzić z Bogiem, bo Bóg to jest Bóg odważny. Całe moje życie, gdzie 20 rok biegnie, jak się spotkałem z Jezusem, i całe moje życie jest utkane odwagą. Wszystko, jakiekolwiek przejmuję. Pamiętam, pierwszy kościół zakładałem w życiu. Chodziłem, modliłem się. Co tu zrobić, jak tu założyć, co tu zrobić, z której strony podejść do tematu. I pamiętam, takie, z tyłu leciało takie nagranie takiego, takiego pastora. Sobie tam słuchałem w tym czasie ze Stanów. I słyszę, jak o, wiele, jak o wiele rzeczy modli się wierzący człowiek w dzisiejszych czasach. Ale większość chrześcijan boi się mieć dzieci. A ja w ogóle, jakby mnie ktoś w ogóle w mordę dał. A ja właśnie w ogóle byłem w takim czasie, że sobie ułożyłem doktrynę, że jak nie będę miał dziecka, to mi będzie łatwiej. Nie będę się skupiał na dzieciach, dzieci nie będą stawały na drodze mojego i mojej kariery duchowej. Będę mógł się poświęcić ludziom. I ja wtedy ustałem w przedpokoju i mówię, o co chodzi? I słyszę go z Ducha Świętego, chcesz zakładać kościół mój, a boisz się mieć dziecka. Nie boisz się prowadzić moich ludzi, a boisz się mieć dziecko? Ja upadłem na podłogę, zacząłem płakać. Mówię, przepraszam cię, panie. Przepraszam cię. Przepraszam cię za moją wylęknioną duszę. Zmiłuj się nade mną. Agata wróciła z zakupów, przedem do niej mówię tak. Bóg powiedział, żebyśmy mieli dziecko. A ona mówi mi, nic nie powiedział. Ja mówię, uwierz mi na słowo. Tak, się urodziła stara. Sara się urodziła z odwagi, bo Sara się miała nie urodzić, to dziecko nie miało być. Ono powstało, zostało zaplanowane z uwagi na moją odwagę. I jak kiedyś ten pastor raz w życiu przyjechał do Polski, to ja się dostałem na spotkanie z nim. To takie było biznesowe spotkanie. I podszedłem do niego, zabrałem tłumaczkę i mówię: Tłumacz mnie, powiedz do niego tak: Słuchaj, ten człowiek chce Ci podziękować, że dzięki Tobie ma dziecko. On się na mnie spojrzał. Ja mu powiedziałem historię moją. I on się popłakał ten facet. Ja mówię, słyszałem twoje kazanie. Przemówił do mnie przez ciebie Bóg. Dzisiaj zakładam kościoły i mam piękną córkę. I w niczym nigdy nie przeszkodziła mi w zakładaniu kościołów. Jest moim szczęściem i moim błogosławieństwem. Jest odrodzona z Bożego ducha, ma 12 lat jest człowiekiem wiary. Rozumiecie? Odwaga! to jest tak naprawdę zupełnie na marginesie odwaga, odwaga. Dzisiaj rozmawiałem z Małgosią i z Bartkiem i mówiłem, że hebrajskie słowo mówiące, że Duch Święty jest Duchem Mocy, to jest słowo, które brzmi w ten sposób: ruach gburach. Od tego jest słowa gbur. Rozumiecie? Bóg to jest Bóg Mocy i dokładnie nie, my to tłumaczymy jako moc, ale gburach z hebrajskiego to jest brawura. To jest duch brawury. Brawury. A religia mówi nie bądź taki chob do przodu. A Duch Święty mówi, ale ja cały jestem chob do przodu. Ja jestem duch brawury. Nie zawsze mówili, najpierw pomyśl, zanim zrobisz. A Duch Święty do niej mówił idź do przodu. Panie moje myśli nie nadążają, nieważne. Wierzę, że jestem z Tobą? To idź do przodu. Panie, ale mnie uczyli, kłamali. Kłamali cię, dzieciaku. Kłamali cię. Nakłamali ci w życiu. Naprawdę.